shouldn't have gone so deep. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie. Jak się zorientowałem, biomy, który nazywa się Wielka Rafa Koralowa, no może nie koralowa, po prostu Wielka Rafa, obok wraku, w którym znalazłem upgrade Simofa, znowu upgrade Cyklopa, a obok kolejny, i są to, jest to ukochany przeze mnie sonar, oraz ładowarka termalna. A teraz czeka mnie podróż. O, w sumie ten jest bliżej. No to pojedziemy tędy. Czeka mnie podróż. No to czemu polecia. Czeka mnie podróż do FOB, żeby potem z niej dostać się do drugiej FOB. Chyba, że znajdę po drodze coś ciekawego. A w sumie, jak już tak wspominam o czymś ciekawym, to gdzieś tu w okolicy pływał dorosły lewiatan widmowy, którego udało mi się zeskanować podczas... Znaczy, no może nie dokładnie w tej okolicy, tylko dosłownie po drugiej stronie mapy, bo cała ta rafa ciągnie się pod tą bezpieczną strefą. Są do niej dwa wejścia. Dobra, no może nie. Wejść jest kilka, ale akurat wejście, którym ja się posłużyłem, gdzie znalazłem lewiatana dorosłego, było dosłownie... gdzieś tam po jego drugiej stronie. O, kolejny wymiennik obcych. Interesujące. Sięgnę? Niestety nie. Dobra. Nazbierałem sobie też składników, zanim tu przyszedłem, na stworzenie sobie... Stworzyłem sobie... W ogóle... Nie, może nie. Sterownię z komisją zrobiłem w bazie, tej drugiej FOB. No, bazę wam całą pokażę oczywiście, no bo głównie na tym to będzie polegało. Schematy tutaj muszę odznaczyć, te dwa. To będzie gdzieś niżej, tutaj. Chip komputerowy i magnetyt, bardzo ładnie. Magnety tu mam troszeczkę tam. Kianit, polianilina, no jestem w stanie ją zrobić. No ale kianit nie wiem gdzie jest. No ale tutaj, chip komputerowy i magnetyt. No to bardzo pięknie. Tutaj w ogóle znalazłem sobie kolejną kapsułę czasu. W takim oto miejscu jest kapsuła. Lekko przed tym wrakiem. 400 metrów głębokości. Lekko przed tym wrakiem jest ta kapsuła. W niej właśnie miałem po pierwsze 3 kostki jonowe. Diament i srebro i złoto tam było. A zobaczmy... Właśnie, też zeskanowałem sobie krystaliczną siarkę. Czyli to, co znalazłem. Na tym, na biomie, w tym takim zielonym, z tymi kośćmi. I to jest biom, który nazywa się Lost River. Według Wikipedii. I zobaczmy najpierw to. Krystaliczna siarka. Wysoce reaktywny niemetal, często odnajdywany pod ziemią. Jest powszechnie stosowana w produkcji związków kwasowych i łatwopalnych, niezbędna w zaawansowanej fabrykacji. Teraz tak, najpierw lokalne formy życia, lewiatan widmowy. Ta istota zbliża się do limitu wielkości dla zrównoważonych form życia organicznego i została jej przydzielona klasa lewiatan. Dorosłe osobniki można napotkać wyłącznie wokół krateru wulkanicznego, który wspiera rozwój życia w tej części planety. Osobniki te reagują bardzo agresywnie, gdy się do nich zbliży. Głowa w kształcie młota. Wyrostki chrzęsne, czyli jesteśmy na jakiejś strefie krateru wulkanicznego, tak? Wyrostki chrzęsne na czaszce stworzenia tworzą kształt podobny do młota, który chroni lewiatana widmowego podczas miażdżących ataków taranujących. Szczęki, chociaż są w stanie rozerwać ciało jakiejkolwiek istoty, wszystkie dowody wskazują na to, że dorosłe lewiatany widmowe żywią się mikroskopijnymi organizmami w wodach blisko granic zasiedlonej strefy. Ich ataki na intruzów, którzy wkraczają na ich terytorium, nie są drapieżne, lecz mają podłoże terytorialne. A nie możesz, nie wiem, jak sobie pływam, grzmotnąć mnie rogiem, musisz mnie gryźć?
Dobra, terytorial netu. A propos Lewetana. Jezus! No żeż ty cholery... O, jedna siema! Okej, okay, tego się nie spodziewałem. To nie jest ten Lewiatan, o którym mówiłem. Pron, where pron, tu pron. Okej, okay, tego się nie... Myślałem, że... Kolejny. Żyj ostrze, Iwon. Okej, okay, nie spodziewałem się dorosłego widmowego w tym miejscu. Dobra, tam. Okej, okay, zaraz wrócimy do odczytu, tylko może w jakimś bezpieczniejszym miejscu. W takim, wiecie, troszeczkę mniej lewiatanowo... mniej lewiatanowo obecnościowym. Może gdzieś głębiej na przykład? Jest na w ogóle gdzieś, aby pod wyspą na przykład? Chyba tak. Dobra. Gdzieś tu też powinno być spokojnie, jeśli chodzi o przestrzeniaki, więc przestaną mi przerywać. Znaczy przestaną, w sumie na razie mi tylko jeden przerwał. Ale to wręcz o jednego za dużo. Dobra, tu myślę w jaskini powinno być w porządku. Plus to chyba powoli wchodzi na właśnie Lost River. Mam nadzieję. O! Albo i nie. Ale okej, okay, no jestem tu w miarę bezpieczny, więc... Dokończmy odczytywanie. Terytorialne. Tak duże stworzenie potrzebuje ogromnej ilości wody, aby zaspokoić codzienne potrzeby kaloryczne. No jest na planecie, która wody ma od groma. Tułów. Jego wewnętrzne, muskularne ciało jest otoczone przezroczystą zewnętrzną membraną. O! Czyżbym znalazł jeszcze coś innego? Dobra, to może jednak pójdziemy najpierw głębiej. Ale to za chwilkę. Gdzie tu jest? Jest otoczone przezroczystą zewnętrzną membraną, która sugeruje adaptację do głębokich, słabo oświetlonych środowisk. W przypadku zagrożenia jest w stanie naprężyć całe swoje ciało, a następnie zaatakować z niewiarygodną prędkością. Prawdopodobnie zachowanie migracyjne, być może ten gatunek urodził się daleko od miejsca, w którym go napotkano. No już wiemy, gdzie się urodził. Przy tamtym drzewie, gdzie mam drugą FOB. Cykl życia prawdopodobnie... A dobra, to już przeczytałem. I podsumowanie. Ekstremalnie niebezpieczny. Unikaj brzegów krateru. Dobra. I jeszcze ta kapsuła czasu. Farewell. Jaki obrazek? O! Czyżby z tej? Czyżby kokpit Neptuna? Bye and farewell. I hope to not see this place ever again unless they kill those stupid creatures. Okej. Okay. A tłumaczenie. Na razie i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już nigdy więcej nie ujrzę tego miejsca. Dopóki nie zabiją tych durnych stworzeń. Na pewno chodzi o lewiatany. Troszeczkę rozumiem autora. Dobra, 79 dzień już jest. Dobra, naspawajmy się, wypijmy co nieco. Mam na szczęście w plecaku mojego prona zapas wody, więc... Znaczy wody i chyba kostkę sobie jeszcze wrzuciłem. Nie, przecież nie znalazłem więcej kostek, co ja gadam. Dobra, obczajmy, co tu się takiego dzieje. Ale co już, kurde, 300 metrów i to już ma być niby dno oceanu? Coś mi się nie chce wierzyć. Zwłaszcza, że mówimy o jakiejś strefie krateru, a... O kurde, co my tu mamy? Jakiś nowy rodzaj lewiatana?
Okej, no ewidentnie mnie widzi, ale nic mi nie robi. Czyżby... Okej, myślałem, że będzie mnie atakował, ale na szczęście chyba nie. Dobra, naspawam sobie na wszelki wypadek prona. Kurde, obczaiłbym te stworzonka. Ej. A, tak, muszę wyjąć spalnika. No, zacznę. Czym ty jesteś? Morski stąpacz! Kurde, lewiatan. To jest drugi lewiatan w tej grze, który nie chce mnie zabić. Lewiatański morski stąpa. Czy on się właśnie. Stolec obcego! Nie wiara, że mogę to podnieść! Nie wierzę, niech zgadnę, pewnie dobre paliwo dobiorę aktora, co? O jeny, ej, ale zajebisty model w ogóle tych stąpaczy. Kurde, taką maszynkę zrobić, nie? Dobra, ale ja już je zostawię. Dobra, spokojnie, spokojnie, ja nic za nie chcę. Ja zeskanowałem was, to mi wystarczy. Psa, dobra, to jest nieważne. 3 kilometry? Wow, daleko jestem. Dobra, czas do FOB się wybrać. Tym razem już finalnie. Ej, patrzcie na to, jestem ile? 300, prawie 60 metrów pod wodą, a tu jeszcze dociera światło. Przecież to jest nierealne. Ej, ale kurde, fajne, nie spodziewałem się znaleźć kolejnego lewiatana, który byłby mi przyjazny. Czy ja właśnie widziałem przed chwilą widmowego? Ty się tym bardziej stąd wypieprzaj. Super, jeszcze dwa są obok siebie. Dobra, to w sumie zobaczmy, czy jest tędy wejście. Głębiej, czy... A? Możliwe. Wiecie, jak, jeśli nie będzie gdzieś tu wejścia, no po prostu wytnę całą podróż, nie? Się przyciągnijmy. O, jest wejście. Nie ma wejścia głębiej. Po prostu zrobiłem sobie kółko do tych stępaczy. Wow. Ej, tu cała ścieżka od nich jest. To są chyba inne stępacze. No, to są inne. To cała ścieżka od nich wydeptana. O kurde, patrzcie! One wypychają te wychodnie z ziemi na ten... na powierzchnię. Dobra... nie jestem pewien, gdzie teraz jestem. Poza tym, że prawie 1,5 kilometra od mojej Mother Base. I nie wiem, czy ja chcę schodzić głębiej. Wręcz bym chciał wejść wyżej, albo... Dzięki. Noż, ten do mnie teleportował, no. Do cienia, proszę. Won. Kurde, szkoda, że to nie ma jakiegoś prostego wejścia. Bo będę musiał chyba całkowicie wyjść w miarę na powierzchnię i jakoś się tak do tej mojej dziury znowu dostać. Dobra, w sumie może inaczej. Najpierw tak. Jest. O, nawóz! Bogate w składniki odżywcze odpowiednie do wytwarzania bioenergii. No dobra, lokalne formy życia. Morski stąpacz. Ogromny dwunożny? Myślałem, że trzy. Dwunożny lewiatan, który wędruje w stadach po rafach, pasąc się na dnie morskim. Czułki. A gdzie ma czułki? Chyba to najbardziej wysunięte.
Czułki na głowie stworzenia są w stanie wykryć szeroki wachlarz zapachów, pomagają morskim stąpaczom znaleźć świeże pastwiska, unikać rewirów łowieckich wielkich drapieżników i wyczuwać sygnały chemiczne od innych przedstawicieli własnego gatunku. Skorupa. Gruby pancerz chroni stworzenie przed atakami wszystkich poza największymi drapieżnikami, czyli pewnie między innymi przed na przykład żniwiarzami. Para odnóży wyrasta z tylnej części korpusu. Dobra. Wydłużony pysk. Służy on do zasysania roślinności z dna morskiego i utrzymania równowagi. Aha, dobra, czyli to trzecie to nie jest noga, tylko to jest otwór gębowy. Zachowanie. Duża liczebność stada przetrzebia florę pojedynczego obszaru, wymuszając na stąpaczach wędrowny tryb życia. Rodziny trzymają młode w środku stada, a rodzice przepędzają natrętów używając łatwego posiłku, a nie szukających łatwego posiłku. Podsumowanie, stada morskich stąpaczy mogą odkrywać depozyty minerałów w trakcie przemielania piasku na dnie. Zajebiście. Czekaj, to i tutaj wróć. Kurde. Ty, album na, wiecie co, nawet mam miniaturkę już na ten odcinek, nie? Tego bym takie chciał od przodu sobie ogarnąć. Są takie fajne. I pyk. Dziękować. I miniaturka na odcinek gotowa. Pomysł tam. Dobrze, dobrze, nie musicie krzyczeć. Nie ma mnie tu. A drugiego w sumie nie potrzebuję. Nawet nie wiem, czy ten jeden na coś wykorzystam. No poza tym, że go wrzucę oczywiście do bioreaktora. Albo schowam do szafki. Nie wiem. Dobra, tutaj byłem. No kurde, jestem 500 metrów od tej mojej pierwszej FOB, no. To może dałoby się jakoś tędy na skróty pójść. Zobaczyłem się. Bo też, uwaga, kiedy płynąłem po prona, o, to się nazywa doładowanie, co mi się nawet, że udało, jak w sumie widzicie po tym, że go mam. Dobra, teraz będzie ten krater, do którego wykorzystuję, jako moje pierwsze wejście do Lost River. O, proszę, fragment mostka cyklopa. Chłopie, a w pysk chcesz? Ej, ciągle na 50 metrów mnie z tego wyciąga, no. Co, tak się światło nagle tu załamuje. Okej, czy to już jest ten wrak, który... Nie, nie, to jest coś innego. Ale jest to wejście, którym się stąd wydostałem de facto, więc... Gdzieś tu... O, hej! Jesteśmy przy tym wraku, dobra. Czy to jest ten wrak? Nie, to jakiś inny wrak. No ale nie będę go już badał, no bo raczej wraki już... dały mi wszystko, co mogły. Wow, głębokie zanurzenie. Pyk! Ładnie. A, jest moja FOB, dobra. A w sumie dobra, niech prąd sobie zostanie na dnie. Ja sobie popłynę tutaj. Z buda. 20 minut niecałe, no ale coś tam pewnie powycinam. Żeby właśnie nie zajmowało to za dużo czasu. Góra, góra, górę. Welcome aboard, Captain. Tutaj ciągle energia jest. No, w sumie nie bardzo mam kiedy ją wykorzystać. Apteczki. Akurat mam dwie. Mam tutaj gdzieś ładowarkę baterii. Mam i wszystkie baterie załadowane. Dobra, to weźmy sobie w sumie wszystkie cztery. I tak, tutaj włożymy baterię. Tu wymienimy baterię. Tu też wymienimy baterię. I tu tym bardziej wymienimy baterię. No i teraz całe te bateryjki tutaj wrzucimy. Te trzy. O właśnie, jeszcze jesteś w radiu. To słuchajmy.
No to żeśmy posłuchali. Nie wiadomo czego. Zostawię to sobie tutaj. Ej, ale ładny track. Złoto myślę, że sobie zabiorę. A siarkę już od razu wykorzystamy, bo siarka była mi potrzebna, żeby stworzyć ulepszenie do prona, jakim jest moduł ulepszenia skoku. Też tamten nikiel udało mi się przedrylować. Znaczy ten, udało mi się jeden jeszcze znaleźć gdzieś na ściance. Bogu dzięki. Bo inaczej nie byłbym w stanie w ogóle zejść tak głęboko pronem, jak jestem aktualnie w stanie, bo już ma w sobie drugie ulepszenie. Jeśli chodzi o głębokość. Co? No i proszę, cię zmniejszyło od razu. Dobra, wodę muszę wyciągnąć z tego. Dobra. Albo w sumie nie muszę wyciągać. Jeszcze z tym poczekam. Od razu lecimy do... Dobra, czekaj, miałem to wyłączyć. Tutaj do odznaczenia. Ale od razu sobie to prześlę. Tutaj patrzcie. Kolejno. To w ogóle mnie tak ciekawi. Ja go muszę obczaić, nie? Tylko on jest... Niestety, bądź nie, jest w mojej głównej bazie. Więc muszę tam jeszcze zawędrować. No ale jak prędzej czy później tam wrócimy. No bo trzeba jakoś tej planety uciec, co nie? O, cześć Huncwocie. Jak nie masz dla mnie mapy, to spadaj. Dobra, zarządzanie sygnałami. Kapsuła, baza, kapsuła. Tutaj są drony, no ale drony nie mogę wyłączyć w sumie. Mother Base, FOB jedna, druga, jaskinie, kompron. Dobra, i cała reszta może być. Znaczy może. Ma być, a nie może. Ej, no kurde. O wiele lepszy ten doskok teraz jest. Dobra, to czas mi dojść. To co? Nowy rodzaj fauny? Czy flory? Tak jest. Lilia słonowodna. Okej, okay, dla was opis. Okej, okay, to chyba była manta. Bo widmowy brzmi inaczej. Dobra, no ja już tam powoli będę szedł. Żeby się troszeczkę najeść, a wam przy okazji pokazać bazę. Dobra, jestem już prawie przy bazie. Aktualnie jestem na takim wielkim rozdrożu. Tu w ogóle jest kolejny szkielet do skanowania. A tam jest najprawdopodobniej placówka obcych. Też kolejna. Tak więc sprawdźmy. Szkielet Lewiatana. Tyk. Smoka morskiego? Częściowo nienaruszona struktura szkieletowa drapieżnika klasy lewiatańskiej. Uraz głowy są jasne dowody ogromnego urazu głowy. Będzie się spęknięcie na czaszce być może? Uszkodzenia są tak poważne, że są prawdopodobnie przyczyną śmierci i musiały się zdarzyć gdzieś niedaleko. Rany są zgodne z uszkodzeniami po kolizji przy dużej prędkości ze stałym obiektem. O, czyli co, Lewiatan grzmotnął w placówkę? Coś takiego? Dobra, zaraz do tego wrócimy, tylko wejdę sobie do prona. Się bezpieczniejszy w nim czuję. Wiek. Coś w środowisku pomogło utrzymać te szczątki, ale rozpad wapna sugeruje, że przybliżony czas śmierci to około milenium temu. Wzrost kości sugeruje, że ta istota była w fazie życia, w której składała jaja. O. No dobra. Bo w sumie wiecie co? Najpierw pójdziemy tam, bo jeszcze... Najpierw pójdziemy do placówki. Chociaż nie, bo jak będę miał tam coś ważniejszego do zrobienia, a nagle mi spadnie... O, to w ogóle jest też koral? Nie wiedziałem. Jak mi tu nagle spadnie poziom jedzenia do takiego stopnia, że nie będę miał czego dosłownie zjeść, no to trochę lipa. Na szczęście udało mi się złapać łypacza jeszcze.
po drodze. Nie wiem skąd cię tam wziął, nie? Ale złapałem skubańca. To najważniejsze. No, powiedzmy, że to się udało. No, doładuj się. Hop i w górę. Oto moja FOB numero dos. Nawet nie wiecie, ile tu w ogóle wypakowałem szkła, nie? Ale połowa tej bazy jest naszpikowana wzmocnieniami, bo inaczej po prostu nie dałoby się tutaj w ogóle operować. To oczywiście obserwatorium, no bo sorry, ale nie można takiego widoku nie podziwiać. O, tam kolejny lead. Good to know. Dobra, wyskakujemy. Czy ja coś jeszcze bym chciał tutaj skrafcić? No na pewno ulepszenie... nie skoku. Na pewno ten reaktor termalny, ale potrzebuje kianitu oraz polianiliny. No to drugie jestem w stanie zrobić, bo jest tutaj mnóstwo grzybów głębinowych. O, pięknie. Dobra, bierzemy te dwa ogniwa. Tutaj do bibelotów włożę to, to i to. I te kostki jonowe w sumie też. A tytan oczywiście ląduje przy tytanie. Też naładowane, to mi się też podoba. Dobra, ogniwo. Zamień. I nie konsola ulepszeń. I drugie ogniwo. Też zamień. Dobrze. I teraz tak. Ja teraz wsadzam to. Szybko się najem, a my widzimy się na rozdrożu. A w sumie to jednak jeszcze nie. Zebrałem sobie akurat wodę. Dorzucę sobie do tej wody, którą miałem. Apteczkę mogę wziąć w sumie. Czy nie, czekaj, ja miałem w ogóle wodę? Nieważne. Radio. Playing partially translated broadcast. Destroyed. Mode. Patrol. New targets unaccounted for. One. Dlaczego mam wrażenie, że mówi o nas? To musi być jeden z tych przestrzeniaków, na pewno. Zacznę skanowania 300 metrów. Zobaczmy, czy miałem rację, czy około pół kilometra to jest. Tak, pół kilometra. Wow! Ej, spory teren to obejmuje. Dobra. Tutaj... O kurde, tu jakiś spadek jest. Nieźle. W sumie głównie dlatego to zrobiłem, nie? No bo żeby zobaczyć, jak to tam dalej jest. Co tu mogę? Kryształ, siarka... O, siarkę w sumie też można by wydobywać, nie? Obszar cieplny. O, można by, ale po co? Dobra. O, albo w sumie dla niklu. Nikiel mógłbym też tutaj wydobywać. Wyszukać. Dobra, płyńmy stąd. Dobra, czy ja coś chciałem tu jeszcze robić? Dobra, na pewno palnik nie będzie mi potrzebny, bo palnik jest mi potrzebny tylko po to, żeby rozcinać cokolwiek, co jest tytanowe, a jeśli natknę się na cokolwiek od obcych, no to raczej nie będzie to z tytanu, więc... Palnik zostawiamy. Narzędzie naprawcze, skaner, ładowarka, latarka... Nie. Trójka, piątka, dziękuję. I z takim ekwipunkiem możemy ruszać. Tak więc do prona. I na rozdroże. Jakby to jest moja jedyny mój strzał, od czego mógł ten smok morski, jak się w ogóle nazywa ten lewiatan, w co mógłby walnąć. Nie widzę innej możliwości. No dobrze, sprawdźmy ją w takim razie. Okej, to jest chyba oświetlenie.
Okej, okay, mamy... Wow! I to jest zniszczone! O, to już jak widzę, że widzę mocno zarażony. Okej, okay, nie wiem, co tak się wydarło i nie wiem, czy chcę wiedzieć. O, kolejne kości. This alien structure appears to have collapsed to the sea floor. Co ty nie powiesz? Nie zauważyłem. Dobra, ale gdzie tu jest ewentualne wejście? Gdziekolwiek, to gdzieś wyżej. Detecting an alien broadcast. Linguistic analysis reads: caution, hazardous materials and life forms contained within. O! Czy co to jest to do badań nad chorobami? Bo na podobnej głębokości miała być taka, ta, miała być tamta placówka. Dobra, zahaczyłem. No, w górę. Ciągiem pionowym, proszę. Ale żeś zahaczył. Dobra, ale jestem już na stabilnym terenie, powiedzmy. To teraz pytanie, gdzie jest wejście? I lepsze pytanie, czy ja jestem w stanie w ogóle tu wejść? I kolejny szkielet. Dużo ich tutaj. No, nie ma tu wejścia. I co? Gdzie ono może być? Dobra, ale obczajmy ten szkielet może. Bo to jest... Czyli to może być szkielet? Aha, nie wiadomo. Okej. Okay. Myślałem, że będę mógł to zeskanować, no ale najwyraźniej nie... O, proszę! Dzięki ci szkielecie. Naprowadziłeś mnie na wejście. To się mi podoba akurat. Okej, okay, to jest pod wodą wszystko. No nie no! Interior walls in this section are substantially reinforced, indicating the designers were seeking either to keep something out or contain it within. Whatever their intention, it clearly failed. No. Na to wygląda, prawda? Jaka tabliczka jest niepotrzebna? Fioletowa? Nie no, bez jaj! Ja przecież nie będę teraz leciał po specjalnie po fioletową tabliczkę. Dobra, czyli jednak tą... Ja jestem zdeterminowany, żeby to teraz przebadać, nie? Dobra, wiecie co? Ja lecę do bazy i zrobię sobie kopię tej tabliczki. Oho, tam są jakieś jaja do zbadania, okej. Okay. Dobra. Ja lecę do bazy, zrobię sobie kopię tabliczki, a z wami widzę się za momencik. Dobra, wróciłem, mam tabliczkę. Przydał się ten diament, który mi wypadł z kapsuły czasu. Choć musiałem jeszcze jednego poszukać. Dane badawcze okazu. Okay, sprawdźmy je. Pobrane dane, dane obcych, dane z terminalu, dane badawcze. Katalog informacji o organizmach poprzednio trzymanych w tej placówce obcych. Kilka wpisów zostało przetłumaczonych. Mały roślinożerca gamma wygląda na to, że ten wpis dotyczy pospolitego łypacza.
Nie wykazuje odporności na infekcje. Śmierć następuje zazwyczaj w ciągu 4 dni. Zaobserwowano ograniczone złagodzenie objawów po kontakcie z enzymami żołądkowymi imperatora. Okej. Lecz symptomy szybko powracają. Okazuje zaawansowane zachowania poznawcze oraz możliwość przenoszenia enzymu do innych okazów. Embriony lewiatana. Dorosły okaz jest zbyt duży, aby go badać w zamknięciu. Jaja uzyskano z terenu wylęgu. Zarodniki nie wykazują odporności. Śmierć następuje zazwyczaj w przeciągu 3 tygodni. Mała próbka jaj została zachowana do kontynuowania ważnych badań dotyczących mechanizmów wylęgu lewiatanów. Ogromny mięsożerca Teta. Laboratorium poza terenem placówki założono w celu badań nad szczątkami. Okazuje trochę potencjalnej odporności na infekcje, ale fizyczne szczątki okazały się niewystarczające do pełnej rekonstrukcji. Niezidentyfikowany lewiatan. Temu gatunkowi lewiatana przypisano nazwę cesarski. Dobra. Próbki kości zmarłego lewiatana wykazują pewien potencjał odporności na bakterie Khara. Złapano pojedynczy okaz i przeznaczono go do badań w specjalnej do tego przeznaczonej placówce skonstruowanej w regionie wulkanicznej na głębokości 1,4 km. Czyli o 100 metrów głębiej niż ja mogę dojść moim pronem. Podsumowanie. Chociaż jest to mało prawdopodobne, że okaz imperatora jest nadal przetrzymywany we wspomnianej placówce, istnieje możliwość zdobycia tam kolejnych informacji na temat prób wytworzenia szczepionki. Oh boy. Oh boy. Co my tu mamy takiego? Dobra, tu jest przejście, którego niestety nie odwiedzę pronem, więc muszę tu wejść sam. Kolejne dane. Dobra, najpierw sprawdźmy jaja. To jest jajo cesarskiego, czy... Nie, jajo smoka morskiego. To duże jajo jest przechowywane w hermetycznie zamkniętym środowisku i zostało chemicznie wysterylizowane, nie będąc w stanie utrzymać w pełni dorosłego osobnika morskiego smoka. Obcy najwyraźniej próbowali zbadać proces składania i inkubacji jaj. Cel tych działań jest niejasny. Kazymant. O, te jeszcze nie znamy. Jest królimanta, duchomanta, jakaś trzecia. Manty mieszkujące planety dostosowały się do różnych warunków środowiskowych. 99% są genetycznie podobne do tych, które występują na planecie do dnia dzisiejszego, co oznacza, że w ostatnim tysiącleciu manty przeszły jedynie niewielkie mutacje ewolucyjne. Duchomanty, meduszki, manty szkarłatne i królimanty. A, meduszka to jest też manta, okej. Dobra. Być może najpierw jest meduszka, potem jest duchomanta. Manta szkarłatna, tej jeszcze nie znamy. Prawdopodobnie mają wspólnego ewolucyjnego przodka. Manta alfa mogła rozwinąć się głęboko w rowach oceanicznych i szybko dorastać dzięki dostępnym zasobom żywności. Z rozmiaru i wyglądu powinna przypominać duchomantę z półprzezroczystą skórą, która stanowiła kamuflaż, oraz z oczami usytuowanymi z przodu, aby ułatwić polowanie. Była ona szybkim i przerażającym łowcą małych stworzeń w ciemności. Podczas gdy niektóre manty pozostały w granicach systemów jaskiń, w których początkowo ewoluowały, inne posiadają stosunkowo niedawne adaptacje do nowych środowisk. Być może jest to wynikiem przeludnienia. Wszystkie manty na planecie porzuciły swoją mięsożerną egzystencję na rzecz roślinożernych i rozwinęły silnie trujące ciało w celach obronnych. No dobrze. Tu są kolejne dane. Raport o uszkodzeniach! Kolejny szkielet! Czekaj, co to? To jest przestrzeniak? O, kostka. Dziękuję. To był przestrzeniak, dobrze widziałem? Ale to był przestrzeniak... To był rozwalony przestrzeniak? W sensie... Na sekcję, czy jak? Kurde, trzeba to przebadać. O, rozbita szyba. To dobrze dla mnie. Te kolejne kości.
których nie poskanuję, to... to mogę. Pozostałości szkieletu. To może być ten cały mięsożerca teta. No, wnioskuję po zębach. Pozostałości badanego osobnika. Pozostałości szkieletu ogromnego drapieżnika przetrzymywanego w sztucznym środowisku. Środowisko stworzone, by pomieścić ten gatunek, sugeruje, że był on utrzymywany przy życiu w zamknięciu przez miesiące, a nawet lata, do celów badawczych. Materia organiczna wskazuje, że siedlisko zawierało różnorodną roślinność, chociaż od tego czasu uległa ona rozkładowi. Kiedy kompleks się zawalił, ten gatunek został albo porzucony na śmierć, albo zmarł natychmiast. Ewolucja. Chociaż szkielet dzieli pewne wspólne cechy z zębaczem i rekinem piaskowym, wliczając w to te podwójne oczodoły, ten skamieniały okaz jest znacznie większy i ma niezwykłe przedramiona, rzadko spotykane u gatunków wodnych. Gatunek ten prawdopodobnie wyginął w ciągu ostatnich tysiącleci, a jego ewolucyjni potomkowie wyewoluowali tak bardzo, że zmienili się nie do poznania. Ciekawe. Kolejne kości nie do skanowania. Okej. A poza tym chyba nic ciekawego. Okej, obczajmy jeszcze te przestrzeniaki. Residual biological evidence suggests indigenous life forms were brought to this location and subjected to intensive study. Materia biologiczna. Części przestrzeniaka. Okej. I sam przestrzeniak. Samoteleportujący się strażnik kwarantanny. On nie jest na sekcji, on tu jest budowany. Czekaj. Niżej. Tutaj. Części przestrzeniaka. Wystawione części organiczne zawierają DNA tuzinów różnych organizmów w większości pochodzenia obcego. Są w różnym stopniu zmodyfikowane zaawansowanymi technologiami. Linia produkcyjna sugeruje, że te samoteleportujące się istoty zostały stworzone, utrzymywane i rozlokowane przez obcych, którzy zaprojektowali tę placówkę. Okej, teraz to. Ta forma życia nosi ślady głębokiej modyfikacji genetycznej i rozległego przeszczepu mechanicznego. Układ pokarmowy i oddechowy zostały zastąpione przez wbudowaną baterię, która otrzymuje energię bezpośrednio z głównej sieci i rozprowadza ją po całym ciele. Zminiaturyzowana technologia fazowa została wszczepiona pod skórą i jest włączana przez główny układ nerwowy, co umożliwia stworzeniu teleportacji. Umożliwia stworzenie teleportacji. Oj, tlen. Zaraz tu wrócimy. Myślałem, że doczytam to do końca, ale nie zdążę. Szybciutko. Tak. Na szczęście mam tutaj generator tlenu. Kryptonim prąd. My doczytajmy to tutaj. Mózg i główny układ nerwowy zostały cyfrowo rozszerzone o zaawansowaną moc obliczeniową i porozumiewanie się na odległość. Programowalny łowca / zabójca. Unikać. Czyli... Dobra, nie wiem, czy to wspomniałem. Jeśli nie, to oznacza, że to jest komunikat przestrzeniaka do innego przestrzeniaka. Tutaj jeszcze raport o uszkodzeniach. W okolicy placówki wykryto lewiatana zbliżającego się z wysoką prędkością. Zewnętrzna lina kotwicy została uderzona z ogromną siłą. Zewnętrzna lina została uszkodzona, placówka zaczyna tonąć. Uderzenie w dno morskie, wykryto uszkodzenie w jednostek kwarantanny. 7. Jaja lewiatana. Uruchomiono protokół natychmiastowej likwidacji osobników. 314 osobników zniszczonych. Jeden osobnik nie został znaleziony. Ewakuacja załogi do schronów poza terenem placówki. Uruchomiono protokół kwarantanny planetarnej. Uwaga, zainfekowane osobniki nie mogą opuścić planety. Okej, czyli... Czekaj, czy ja to dobrze rozumiem? Badali tutaj zainfekowane osobniki. Chcieli coś zrobić z lewiatanem smoka morskiego. Matka tego jaja ogarnęła, że jajo zostało jej podpieprzone. Wyrąbała w całą tą placówkę. 314 osobników, które tu były, zostały anihilowane, ale jeden
jeden osobnik, jeden jedyny, zarażony, uciekł i rozniósł całą tę chorobę na całą planetę. I to uruchomiło działo. Holy moly. Okej, okay, łączą się wątki, to mi się podoba. Data pertaining to the bacterium is being downloaded. Caution. Detecting atypical fluctuations in blood plasma proteins. A self-scan is strongly advised. O! Okej, okay. Jeszcze najpierw to. Profil zarażenia Karem. Ten terminal zawiera... To już to odznaczę. Zawiera obszerne dane dotyczące zakaźnej infekcji bakteryjnej zdefiniowanej jako Khara. Odkrycie. Pierwszy raz napotkana podczas rutynowej ekspansji sieci do światów zewnętrznych. Rozwój pandemii. Awaria sieci doprowadziła do nieprawidłowego działania w rutynowej procedurze kwarantanny. Zaraz została załadowana i szybko rozprzestrzeniła się na światy centralne. Potwierdzone zgony. 143 miliardy osób. Mechanizmy bakteryjne. Przyczepia się do zdrowych, żywych komórek i mutuje podstawową strukturę genetyczną. Objawy. Pierwsze stadium, stopniowe obniżanie odporności. Drugie stadium, zielona wysypka i objawy grypopodobne. Trzecie stadium, nieprzewidywalne zmiany w strukturze biologicznej. Czwarte stadium, całkowite wyłączenie funkcji wykonawczych, czyli po prostu pewnie śmierć. Podjęte kroki awaryjne, światy centralne pod kwarantanną, próbki bakterii rozesłane do odizolowanych placówek badawczych w celu opracowania szczepionki. Procedura leczenia nieznana. Okej, okay, czekaj, było, co tam było pedagdało? Wykryto wahania w plazmie białek, czyli to by było... Stadium trzecie, już tak bardzo jesteśmy zarażeni! Czy dopiero stadium drugie? Self-scan complete. Bacterial infection has spread to the skin and pulmonary system. Medical report recorded to data bank. It is imperative you find a way to neutralize the infection. Wow! Widzieliście to? Czyli jesteśmy w drugim stadium, już nam te krosty wyrosły. Chyba, że na ludzi działa to inaczej. Ale trochę nie chce mi się wierzyć. Okej, okay. Nieźle. Naprawdę nieźle. No dobrze, to jeszcze sprawdźmy ten nasz profil. Zaawansowane teorie. Raport infekcji bakteryjnej. O, jest to. Do twojego organizmu wdała się infekcja spowodowana nieznaną wodną bakterią. Bakteria obecnie rozwija się w twoim krwiobiegu. Przewidywany czas inkubacji 2 tygodnie. Twój system odpornościowy nie radzi sobie z infekcją. Prawdopodobnie odczuwa już grypopodobne objawy oraz podrażnienie skóry. Okej, okay, czyli dopiero drugie stadium. Twoim głównym celem powinno być pozbycie się infekcji. No shit, Sherlock! Proponowane działania. Odzyskanie większej ilości informacji badawczych na temat prawdopodobnej szczepionki. Zbadanie mechanizmów obronnych tutejszego ekosystemu pozwalających mu zahamować objawy infekcji. A mamy w ogóle coś takiego? Wiemy w ogóle, co tutaj potrafi się oprzeć tej infekcji? No chyba nie bardzo. Dobra, muszę wrócić do bazy i zjeść, ale kurde, takich rewelacji się nie spodziewałem. Kurde, rozmyślam ciągle teraz nad tym, nie? W drodze myślałem nad całą tą fabułą i tak dalej. Niezłe wiksy się tu podziały. Oj, niezłe, zaiste. Zadokuj. Dziękuję. Dobrze. Załaduj, kurde. No, niezła akcja się podziała. Dobra, ja idę tutaj, zagarnę sobie łupacze. Dwa sobie wsadziłem do akwarium. Teraz sobie z chęcią usmażę, ale to już sobie bez waszego udziału, bo po co?
takim oto ładnym widokiem, no, nie tym widokiem. Tym widokiem. Po raz kolejny tym ładnym widokiem zakończę odcinek. No, podziały się ostre wiksty fabularne. W ogóle my jesteśmy już coraz głębiej, a co za tym idzie, im idziemy głębiej, tym bardziej możemy zwiedzać. Znaczy, wiecie, no, im głębiej idziemy, tym bardziej jesteśmy blisko tej placówki, tej geotermalnej całej, nie? A według opisu, niedaleko tej placówki jest placówka, w której, z tego opisu teraz się dowiedzieliśmy, może być, no, jak nie lewiatan cesarski zamknięty, to bynajmniej coś, co pomoże nam się wyleczyć. Ale to przyjdzie nam dopiero w kolejnym odcinku zobaczyć, czy faktycznie coś z tego będzie. Ode mnie póki co to tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć.